dzisiaj w tym początku niebiesko-białej mam wielki zaszczyt ogłosić, że Reksio znalazł swojego pana. Ja chciałem bardzo pani podziękować i fundacji oczywiście, wszystkim opiekunom fundacji za to, że to fundacja fundowała tą ławeczkę Lechosława Marszałka. Będzie koło niego można usiąść, za chwilę to zrobimy, ale gdyby nie fundacja, gdyby nie wdowa po panu marszałku, tego by nie było. Być może wielu z państwa nie kojarzy nazwiska mojego męża Lechosława Marszałka, ale na pewno wszyscy, bez względu na wiek, znają wymyślonego przez niego podwórkowego psa Reksia. Reksio urodził się w Bielsku Białej, najpierw w głowie mojego męża, potem w studio filmów rysunkowych. Pokochały go dzieci nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Choć nasz poczciwy Reksio skończył już 50 lat, filmy opowiadające o jego przygodach chętnie oglądają kolejne pokolenia dzieci. To cieszy, bo to znaczy, że Lechosław Marszałek stworzył bohatera ponadczasowego, istniejącego ponad wszelkimi podziałami. Przede wszystkim wam, drogie dzieciaki, że zechciałyście być dzisiaj z nami. Dziękuję waszym opiekunom, dziękuję seniorom. Zapraszam za rok, a może wcześniej. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo, cudownego dnia, fantastycznych dni Bielska Białej. Dziękuję.